Już czas ruszyć w drogę. Już czas ruszyć w drogę tam, gdzie powiew rosy o poranku, gdzie szum traw rozległej łąki i bazie na drzewach wyginają się w smukłości swego tańca. Na kolana padnij przed historią swojego życia i ukłon daj w podziękowaniu za to, że teraz pozwoliłaś sobie żyć inaczej, niż nauczyli cię inni. Dziękuj. Całuj swoje ciało, swój oddech, całuj ślady, po których stąpają twoje stopy. Bądź jak wiatr, nieujarzmiony oczekiwaniami i pretensjami świata. Śpiewaj, tańcz, hulanki swa wolę. Na arenie życia swojego jesteś królową. Przebywanie w przestrzeni, gdzie wszystko jest z tobą wspólne, obdziera cię z napięć niezadowolenia. Oddaje wolność oddechu, tempo bicia serca i łagodne przepływanie ciebie samej w tobie samej. Z kim lub z czym chcesz jeszcze walczyć? Ze sobą? Nie ma takiej potrzeby, aby karcić się za to, że czujesz złość na bałagan w twoim ukochanym salonie, który zrobili inni w twoim domu. Jesteś zła? Dobrze. To tylko sygnał, że ktoś przekracza i narusza twoją przestrzeń. Zamiast walczyć ze sobą w akcie wygaszania wewnętrznych dylematów, oczyść przestrzeń swojego domu i życia z tych, którzy wnoszą do niego chaos, bałagan, lenistwo, opór i opieszałość. Ty masz prawo żyć w swojej ciszy, przestrzeni, uporządkowaniu lub jego braku. Masz prawo być sobą. Masz prawo powiedzieć nie dla tych, którzy tego prawa nie szanują na twojej przestrzeni życiowej. I to samo proszę zrób dla innych. Szanuj swoją przestrzeń, a jeśli trafisz na przestrzeń innych, zrób dla nich to samo. Jeśli ci się ona nie spodoba, nie poprawiaj, nie wymuszaj. Opuść ją i zajmij się swoim życiem.